Pan poseł Robert Winnicki, Konfederacja, bardzo proszę. Pani marszałek, Wysoka Izbo, z tej mównicy krytykowałem premiera Morawieckiego za to, że w swoim exposé w tej kadencji Sejmu określił i nakreślił Azję wyłącznie jako źródło zagrożenia, tak? Jako źródło zagrożenia, w tym zagrożenia gospodarczego, co jest absurdem. Azja dzisiaj to jest największy rynek, największy potencjał, największa możliwość rozwijania się, również Singapur. Ale dlaczego Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie potrafi walczyć o to na forum unijnym, asertywnie, na forum europejskim, żeby globalistyczne tendencje, w tym najbardziej szkodliwe dla polskiej gospodarki, jak te dotyczące emisji gazów, związane z, oczywiście ze spalaniem węgla, dlaczego nie potrafi walczyć i bezmyślnie kopiuje wszystko, co idzie z Brukseli, do naszego systemu prawnego. Wobec tego Konfederacja oczywiście będzie się sprzeciwiała, wobec tego, żeby wszystkie globalistyczne tendencje implementować do polskiego prawa, bo nie na tym polega handel międzynarodowy. Dziękuję.